Cześć, witajcie, znowu Ryfek, witam w kolejnym Rogue Legacy. Wracam sobie do gierki, ja nagrywam bardzo późno dzisiaj, powiem wam. Przepraszam, miałem nagrywać rano, ale sobie przypomniałem, że ja rano to mam korepetycję z języka japońskiego i no nie za bardzo będę miał tutaj czas po prostu, żeby nagrać ten odcinek rano. Później wieczorkiem jeszcze oczywiście Steam's Factorio najprawdopodobniej się pojawi. A teraz no wracamy sobie do naszego Rogue Legacy. Ja to powiem wam, żebym zmienił z chęcią tę postać. Może spróbuję z nim zrobić ten challenge, bo to chyba będzie wszystko, co będę w stanie tą postacią zrobić. Bardzo nie lubię bardem grać i wydaje mi się, że jest to postać dosyć trudna, którą ja po prostu nie ogarniam. Jezu, jak ja nie lubię tutaj chodzić i cały czas 50% szans, że nie umrzemy, i przeciwnicy ze status efektami będą mieli zwiększone wrażenia. Nie lubię tych challenge'y pod jednym względem. Są te itemki do wzięcia rzeczywiście, tylko te itemki strasznie dużo czasu zajmują, powiem wam, zgarnianie ich. Nawet nie patrzę, co tu biorę, ten item akurat widziałem, tam co piąty atak będziemy bili wszystkich wokół, ale no mówię, te challenge'y po prostu zajmują dosyć dużo czasu. Tu powinienem wchodzić, wbić się od razu z automatu i tak naprawdę tyle. I wydaje mi się, że byłoby to po prostu w ten sposób lepsze, a... a nie takie rzeczywiście łażenie od pokoju do pokoju i... Pupa, pipa. Co on robi? Ja tak mogę w nieskończoność? Nie, to akurat dosyć spoko. No nie, raz otrzymałem obrażenia, a to byłoby o dziwo moje najlepsze podejście do tego challenge'a, jakbym tutaj tych obrażeń raz nie otrzymał. Dobra, całkiem spoko poszło, ja sobie pójdę dalej i powiem wam plan na dzisiejszy odcinek mam. Czyli zgarnąć jakąś postać, która... O, perełki, super. Zgarnąć jakąś postać, która będzie miała jakiś upgrade na po prostu ilość golda zdobywanego. Na przykład będzie koreańczykiem, czy jak to tam innego z tymi upgrade'ami bywa. Taki, wiecie, upgrade na golda 30-50%, żebym był w stanie bez problemu sobie grać. I chciałbym z tym upgrade'em przejść od początku do końca całą gierkę, czyli wszystkie piętra po kolei. Zobaczylibyśmy, jak to by poszło. Nie wiem, może bym zdobył jakoś bardzo dużo golda. Chciałbym zrobić tak z 25 tysięcy golda rzeczywiście w jednym podejściu, to by było super. I tutaj podobno jakieś są sekrety, których w ogóle nie szukam. No i rzeczywiście tu jest możliwość przejścia, tylko... No gdzie? O, dostaję dodatkowego jeszcze golda, gdy jestem w Santar. Nie mam pojęcia, gdzie tych sekretów w ogóle szukać, bo powiem wam, że patrzę sobie to piętro i nigdzie nie widzę ścian do rozwalenia. No naprawdę, nigdzie, ani jednej ściany nie widzę do rozwalenia, więc okej, wiem, że są sekrety, ale kompletnie nie mam pojęcia, gdzie dokładnie. Dobra, lecimy tym Sun Towerem, no wydaje mi się, że ta postać akurat na to piętro taka nie za ciekawa. Ale postaram się to ogarnąć. Sraweczka, jeżeli będę dzisiaj tak, wiecie, troszkę ciszy i godał, ale nie chcę narzeczonej obudzić. Jest trzecia w nocy w tym momencie. Jak ja tu nie otrzymam, jaki jestem dobry? Co to było, widzowie? No nie, no za to się mi należy komentarz, chociaż od jednego widza. Łukasz, ty to czasami nawet dobry jesteś. I będę giga zadowolony. Pozdrawiam tego jednego widza. Jeżeli ktoś to napisze, jesteś mega koksem. Ej, dobra, teraz powiem wam, całkiem spoko ten bard, wcale nie taki najgorszy nawet, bym powiedział. Naprawdę nieźle to idzie. Na razie ani razu obrażeń nie otrzymałem, naprawdę jest mega, mega spoko. Fajna skrzyneczka tutaj z kolejnym schematem. O Jezu, ja kompletnie zapomniałem o schematach. Sanguine Trinket, to nawet nie pamiętam, który jest ten trinket, jaki my w ogóle zbieramy. Być może nawet z tego setu, bo chyba pierwszy raz go widziałem. Ale teraz oczywiście pieniędzy nie mogę wywalać na żadne inne upgrade'y, tylko oczywiście na sety. Oj, proszę bardzo, w końcu tutaj jakieś rzeczywiście challenge'y mi się trafiają. To nie miał być czasem Fairy Challenge? Tak mi się wydaje, że to powinien być chyba Fairy Challenge, nie? Tu musi być gdzieś Secret Room, tu jest Secret Room. Ole, dziwny spell mamy. Ej, no taki Fairy Challenge to ja mogę. Zwiększa obrażenia skryta z naszej broni. Czy ja nie miałem już tej runy? Jeżeli tak, to by znaczyło, że to jest runa numer 2. I to by było akurat mega dobre, bo to by również znaczyło... A jak ja, przepraszam, bardzo miałbym tam wyżej wskoczyć, gdy nie mam podwójnego skoku. Muszę zrobić to... O, dobra, w ten sposób. Bardzo, powiem wam, chciałbym zdobyć rzeczywiście... ile ty bijesz, o mój Boże!
tą runę na regen HP po prostu, żebyśmy więcej sobie zdrowia z zabitych przeciwników regenerowali. To jest bez dwóch zdań runa, która w tym momencie jest moim priorytetem. Jest jeszcze druga runa, która robi dokładnie to samo, tylko się nazywa inaczej, chyba jest droższa. Już sam nawet nie pamiętam. Ale mówię, obie te runki naprawdę bardzo, bardzo chciałbym ogarnąć. Problem mam tym bardem w takich pokojach jak ten, gdy boję się podejść tak blisko przeciwników. Rzeczywiście czasami jest problem po prostu, żeby podejść na tyle blisko, aby zadać jakieś tam obrażenia. U, już w ogóle tego nie zobaczyłem, ale strasznie mało biją w ogóle te przeszkody w porównaniu z przeciwnikami. Przeciwnicy biją po 100 coś, a te przeszkody biją jakieś, no właśnie, 20 w porównaniu do setki tu z przeciwnika, więc gigantyczna różnica. Dobra, lecimy sobie do góry, kolejny raz do góry. No trudne jest tu podskoczenie, no naprawdę, ta postać jest taka... No mech na to piętro po prostu, mi się wydaje. Na każde inne piętro nawet bym sobie nie mógł dać rady. Gdzie ja wyskoczę? Tutaj, dobra, lecimy sobie na prawą stronę. Nie mam pojęcia zielonego, co tu w ogóle jest, ale zaraz się pewnie przekonamy. Jezu, jak mi strasznie dziwnie nagrywać, tak powiem wam, w nocy naprawdę dawno nie nagrywałem tak późno. Kiedyś... Co mnie uderzyło? Ja to nie chyba pocisk. To w ogóle jakiś clue mamy, co jest ciekawe. O, czegoś takiego na tym piętrze jeszcze nie widziałem. Właśnie strasznie mi brakowało tego typu pokoi, gdy grałem na tym piętrze po raz pierwszy. A to jest ten challenge'ik. Dobra, to tu akurat może być kłopot. Pójdźmy nutki, gdzie się tylko da. Z tym ziomkiem chyba już walczy... ale nie z dwoma naraz. No, nie z dwoma naraz. Dobra, heho, hehe. I lecimy. No dobra, nie wyszło. Nie było najgorzej. Panie Bardzie, co ping pan zwiększa? Spinkick damage, o Jezu, ale syf, w ogóle niepotrzebna rzecz. Dobra, ja tu bym chciał kogoś z bonusem fajnym. Perfekcjonista. On ma już ten fajny bonusik 30%. Perfekcjonista to mi się wydaje, że będzie akurat dosyć niefajny. Ale zobaczymy. Zgaduję, że nie wiem, jak mam max HP, to mam więcej golda, coś w tym stylu. I tutaj nie wydaję pieniędzy, będziemy wydawali pieniądze na nowy set. Tylko skryty i spinkiki zadają obrażenia. O wow, dobra, no to ja już podziękuję za taką klasę. O Jezu, nie, no chyba sobie żartujecie. No nie mogę. Amonitowy mam. A przepraszam bardzo, ja już cały set mam amonitowy wykupiony. Teraz jedynie udźwig będę musiał sobie zwiększać, ale no niestety na to będę potrzebował po prostu więcej pieniędzy. Dobra, gadam z każdym. Dawaj perły, koleżanko. Dawaj perły, kolego. Nie wiem, czy jest sens grania tą postacią. Na pewno nie przez wszystkie piętra. Okej, jeszcze Ronin to jest postać, która w miarę jest w stanie rzeczywiście uderzać za pomocą krytów na tym końcu uderzenia. Ale no bez przesady, nie, to będzie straszne. Ten perk byłby świetny na tego barda, mi się wydaje, bo on przecież zadaje obrażenia tylko praktycznie tymi spinkikami. Więc na nim to by było akurat giga dobre. Dobra, lecimy sobie do góry. No mówię, nie mam zielonego pojęcia, gdzie tutaj miałoby być jakiś sekret. Podobno tu są aż 3 sekrety. Jeden z widzów mi non stop pisze, że ryfle tutaj są aż 3 sekrety. Ale no mówię, nie mam zielonego pojęcia, gdzie te sekrety się znajdują. Nie, ta postać nie ma żadnego sensu. Nawet spelem, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, nie jestem w stanie uderzać. Ostatni tam atak jakiś kryty zadaje, więc ja się po prostu wywalam tą postacią, żeby dostać jakąś normalną. No bo przecież tym się czymś nie da grać, dajcie spokój. Jakby była jeszcze postać, którą mogę rzeczywiście sobie gwarantować każdy atak normalny, to jeszcze. Dobra, nic tu ciekawego nie ma, zmieniamy sobie to. I temy lecą do góry, ale to nie jest żaden problem. Kartograf to jest takie, rzeczywiście wolałbym siebie widzieć. Zagrajmy Walkirią. Wydaje mi się, że Walkiria to może być postać, którą sobie dam w miarę dobrze radę. Mamy 30% zwiększony goldzik. No to postaram się teraz rzeczywiście tą Walkirią pocisnąć na ostro i pójść od pierwszego piętra aż do ostatniego. Czy uda mi się jakoś dużo pieniędzy uzbierać? Nie wiem, mam nadzieję, bo tak to byłoby to bez sensu. Któryś z widzów mi nawet pisał komentarze, w których wyliczał, ile golda mogę dostać z każdego levela. No i rzeczywiście, nawet z pierwszego levela podobno jestem w stanie dostać
Jakieś chyba 4 koła golda, więc to nie jest wcale tak mało. Jak mamy jeszcze zwiększony teraz rzeczywiście przyrost goldzika, no to już w ogóle będzie elegancko. O Jezu, ale wy macie... O co wy jesteście prości? Jak ja tutaj mogłem mieć kiedykolwiek jakiekolwiek problemy? Przecież to jest śmiech na sali, a nie przeciwnicy tutaj. Ile ze skrzynki dostaję? No stówkę jedynie tutaj. Aczkolwiek dostaję 14 zamiast dychy. Czyli mam tak naprawdę jakbym 40% zwiększony goldzik. Nie wiem co mi jeszcze daje zwiększony ten gold, ale naprawdę spoko. Jedna rzecz mnie ciekawi, bo tutaj skrzynki oczywiście mają mniej golda, to jest jak najbardziej normalne, ale czy skrzynki na tym piętrze są w stanie dać mi schematy na nowe bronie na przykład? To jest... Naprawdę byłoby mega dobre, jakbym mógł dostawać tutaj schematy na nowe bronie. Jedną z fajnych rzeczy na tym piętrze jest to, że ja tutaj i tak dostanę itemy. A tego Resolve'a mam, no nawet sporo, 161% to nie jest najgorzej. 500 goldzika tu już zgarnąłem, no nie, powiem wam, że leci naprawdę bardzo, bardzo to wolno. Chyba jednak to pięterko bym ominął i... chociaż od trzeciego zaczynał minimum, bo naprawdę tego golda tu jest po prostu zbyt mało w porównaniu do takiego głupiego nawet Santawera. Pięter typu Stygian Library, które już mi w miarę nawet nieźle szło. O, i tu już przejście tak naprawdę do biblioteki, więc wiecie co? Ja nawet chyba nie będę czekał, pójdźmy sobie do biblioteki. Zacznijmy piętro wcześniej. Ja tu się wkręcę, mam nadzieję, na dobre obroty i damy sobie lepiej radę na Santawerze. Na pewno nie będę szedł na bossa, bosik jak na razie chyba dla mnie troszkę jeszcze zbyt silny. Bardzo mnie denerwuje to, że nie mam wyższego poziomu runki zgarniającej golda. Ktoś mi napisał, że nawet tą runkę mogę mieć na tak dużym poziomie, że golda będę zgarniał z całej mapy, co by mi się akurat bardzo podobało. Jezu, nawet to piętro, ja wracam do niego po dłuższym czasie, no bo bądź co, bądź teraz katowałem ostatnie dwa odcinki tego Santawera, a nawet tu powiem wam, że przeciwnicy się jacyś strasznie prości wydają, ale no nie wiem, może mi się to rzeczywiście, oj, tego typa nawet po prostu powiem wam, nie zauważyłem, może mi się rzeczywiście to po prostu wydaje, a wcale tak łatwo tutaj nie jest, ale nie, no te kryty naprawdę fajnie uderzają. Regen HP mam całkiem spory z zabitych przeciwników, no i proszę bardzo, już prawie 2 koła golda jest. No dobra, to z drugiej strony też nie tak dużo golda tutaj dostaję, jak myślałem. Nie wiem, jaki jest najlepszy upgrade, jaki jest najlepszy perk pod zdobywanie golda? Ja naprawdę myślałem na początku, że bardzo dobrym perkiem będzie pacyfista, ale wy sami stwierdziliście, że to jest giga kupa, a nie perk dobry. Że jest po pierwsze bardzo trudny do grania, daje nieproporcjonalnie mało golda w porównaniu do tego, co od nas wymaga tak naprawdę. No jest giga nudny do oglądania, rzeczywiście na odcinek perk na pacyfistę nie jest zbyt chyba dobrym wyborem. Ojejciu, no z 1 HP mu zostało. Naprawdę byłem pewny, że go zabiję na strzała. No ale trudno się mówi. Tak się chwaliłem, że mi dobrze idzie na tym piętrze, a tu... No, obrażenia za obrażeniami otrzymuję. Masakra. Dobra, daj mi spokój z tymi mieczykami. Lecimy sobie w dół. Te pociski jestem w stanie już rozwalić, to wiem. No i lecimy dalej. Co ja bym tutaj znalazł? Ten specjalny pokój, tą bibliotekę. Ona zazwyczaj gdzieś z lewej strony była, więc postaram się tutaj tej lewej strony trzymać. Fajnie byłoby znaleźć tę bibliotekę z itemami i z tym jabłuszkiem do leczenia mnie, bo naprawdę zadziwiająco dużo obrażeń już otrzymałem. No nie gadajcie, że jestem tak zamknięty i muszę się wracać taki kawał drogi, ale jedno z gorszych ułożeń tego piętra, jakie na razie chyba widziałem. Dobra, lecimy sobie do góry. Walkiria, całkiem spoko. Nie używam w ogóle jej Y. I no to jest bardzo duży błąd. Powinienem tego Y oczywiście używać zdecydowanie częściej. Rozwalamy wszystko co się da tak naprawdę w okolicy, żeby tutaj dostać jakieś mięsko. I lecimy sobie dalej. A przepraszam bardzo, jak ja miałbym tu się dostać bez otrzymywania obrażeń? To ja nie mam zielonego pojęcia, bo od tego przeciwnika chyba się odbić po prostu nie da. Dobra, lecimy sobie dalej.
Tam gdzieś skrzynkę zostawiłem, ale to olewam. Co tutaj mi się w ogóle wyświetliło? A, dobra, ten pokój. Myślałem, że to jest teleport na jakiś challenge, tak, którym sobie nawet może zrobił. Jestem w stanie bić przez ściany, nie wiem dlaczego, ale myślałem, że nie mogę bić przez ściany. Przestałem odróżniać już obrazy zwykłe od tych specjalnych i to jest... No nie. Dobra, sięgnę, nieważne. Idziemy sobie do góry. Kolejna skrzyneczka. I lecimy w dół. Da jakieś jedzonko. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę mi się wydaje, jakbym dostawał ostatnio strasznie, strasznie mało tego jedzenia. W porównaniu do samego początku gry. Albo tych po prostu przeszkód tu w okolicy jest mniej. O dobra, no w końcu jedzonko, ale ile musiałem się wyżebrać, to moje. Ej, dobra, pół HP już mam. Coś tam sobie nawet tego zdrowia udało mi się uleczyć za pomocą tych za pomocą tych lifesteali. Nie jest najgorzej. Lecimy dalej. Każdy zabity przeciwnik to jest aż 4 HP. To jest naprawdę, powiem wam, mega, mega dużo. No to był atak do dołu, no bez kitu. No dlatego nie lubię grać czasami na padzie. Gdy gramy postacią taka jak ta, że czasami bijemy do że czasami bijemy do dołu, czasami bijemy w prawo, zdecydowanie lepiej wydaje mi się gra na klawiaturze, bo ma po prostu no input albo tak, nie ma po prostu w inną stronę. A jak się gra na padzie, tak jak gram teraz, to jest taki sam problem jak gram w Hollow Knighta. I czasami po prostu zamiast uderzać do dołu, uderzałem postacią w prawo. No i przez to otrzymywałem głupie, głupie obrażenia. O Jezu, jak to, żeś się rozmroziła, koleżanko, kochana. A to co to jest? To ta chmura, do której kompletnie nie jestem w stanie wlecieć. I tu już żadnego sekretu nie widzę, więc nie wiem co zrobić z tym pokojem, musicie mi dać info, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tu w ogóle musiałbym zrobić. Lecimy sobie dalej. Dzięki Bogu jedzonko się trafiło. Dobra, już je rzeczywiście rozróżniam. Dostałem błędne info i teraz dopiero to ogarnąłem. Bo oczywiście wiele osób pisało mi dobrze, jak rozpoznać te... Ojej, duży pokój strasznie. Wiele osób mi pisało dobrze, jak rozpoznać te obrazy. Natomiast bardzo dużo osób mi napisało, że te obrazy... O Jezus. Ale tutaj padam zaraz. Dobra, ja się może skupię na biciu przeciwników, a dopiero potem na waszych komentarzach, bo tu się naprawdę robi bardzo nieprzyjemnie. Dobra. Ciebie od góry. I tu już powoli. Przeciwnicy wypuszczający pociski. Nic tak naprawdę strasznego. No i wszystko. Kolejna runka, Stone Run. Dostawaj więcej rudy. Nie wiem, czy to jest jakiś specjalnie przydatny. Jak na razie rudy mam, powiem wam, bardzo dużo. Może jakbym grał tak jak na początku miałem w planach, czyli gdybym kupował na przykład wszystkie itemki, jakie dostawałem od razu, no to rzeczywiście miałbym problem z rudą, ale że kupuję sobie tam co jakiś drugi set, to naprawdę jest mega, mega spoko. Co mówiłem, bardzo dużo mi widzów napisało, że te obrazy przeciwnicy są ciemniejsze, a jest na odwrót. O, to są przeciwnicy, bo są jaśniejsi. Przeciwnicy są właśnie jaśniejsi i no mówię, tak to mnie myliło, bo naprawdę myślałem, że tak jest. Dobra, bardzo łatwo tutaj, lecimy dalej i jest ten pokój, właśnie ten pokój chciałem zgarnąć. Mamy w końcu nasz pierwszy item. To nic ciekawego. O, to jest na przykład już bardzo fajne. Jeden z fajniejszych itemów tak naprawdę, jaki widziałem. Gdy będziemy bili przeciwników, wokół nas będzie taka aura zadająca obrażenia, więc naprawdę bardzo spoko. Tu oczywiście idę po regen HP. Dosyć sporo tych obrażeń otrzymałem. No i co? Skoro mam już item, resolwam na jeszcze jeden item. Sądzę, że jakiś słaby bym miał. To jest przeciwnik. Ojejciu, w ogóle tych kolców nie zobaczyłem. Naprawdę, bardzo fajny item mam. Ja bym sobie już poszedł do mojego kochanego Sun Towera. Może coś tam się uda z tym itemem ugrać. Naprawdę to nie jest głupi pomysł.
ja tak bym robił pewnie, jakbym grał prywatnie, ale powiem wam, że jak prowadzę serię, no to rzeczywiście to jest takie trochę nużące iść... Ojejciu, czemu tu spadłem? Iść z piętra na piętro tylko po jedną rzecz, ale właśnie jakbym grał samemu, na pewno chodziłbym tak, czyli idę po pierwszym piętrze, zgarniam tam jakieś itemki bardzo dobre i dopiero później idę na to piętro najtrudniejsze, na którym jestem obecnie. Serio nie ma przejścia, ale syf. No dobra, musimy się wrócić w takim wypadku. Bo ostatni raz, jak szedłem na tego Sun Towera, ani razu nie otrzymałem tam itemu chyba... No tak naprawdę żadnego. Naprawdę wydaje mi się, że ani jednego itemu nie udało mi się zdobyć przez cały ten czas, gdy byłem w Sun Towerze. No i trochę przypał, a naprawdę czasami się trafiają takie itemy mega dobre, że no ustawiają nam gierę, jak na przykład raz miałem ten item na latanie i tak naprawdę tylko dzięki niemu udało mi się tego trzeciego bossa zabić. Dobra, ten challenge tutaj zrobiliśmy, lecimy sobie dalej. Ojejciu, ojejciu, pokoje, które normalnie na innych, wydaje mi się, klasach nie byłyby takie trudne, ale ta klasa strasznie się odbija od przeciwników, szczególnie te ataki od góry. O, no, no nie, no nie, ja tutaj mam za dużo po prostu naraz do myślenia. Idziemy sobie dalej, to jest przeciwnik. Ale tu już jest skrzyneczka. A ja stąd spadam, bo bardzo mi się ten pokój nie podoba. Dzięki Bogu te przeszkody biją zdecydowanie mniej niż przeciwnicy, bo już bym milion razy tutaj padł. Przepraszam bardzo, gdzie tu jest przejście na naprawdę od lewej strony? Ja specjalnie się wróciłem, żeby przejść do Sun Towera sobie od innej strony, ale tak naprawdę przejście do Sun Towera to ja powinienem widzieć, czyż nie? Ha, bo przejście do Sun Towera jest w ogóle z innego piętra, to mi się porąbało. Soraweczka, widzowie. My bad. Dobra, no to tu już mamy teleporcik, tak naprawdę do teleportu mogę się wrócić. Zgarniemy sobie od razu teleport na Sun Towera. Wiem, że mam malutko HP, ale może coś tam się jeszcze ugra. 9000 golda. Nie najgorzej, szczerze mówiąc, jak na tą Walkirię. Nie jest to klasa, którą jakoś specjalnie dobrze gram, ani którą jakoś specjalnie lubię. Nie porównuję je na przykład do szefa, ale jak na taką klaskę naprawdę poszło całkiem spoko. Lecimy na Sun Towera jeszcze na chwilę. 40% zwiększony goldzik. A właśnie, 40%, ja źle przeczytałem na początku. Myślałem, że mam 30%. Mam 30%, to skąd mam dodatkowe 10? Chyba po prostu jakieś mam w ulepszeniach wykupione dodatkowe 10% golda, bo... O, przepraszam, tu jest 60 już. Ale dobra, na tym piętrze było napisane, że rzeczywiście tego golda po prostu dostajemy więcej. Nie pamiętam z jakiego powodu, ale dostajemy więcej. Czy ja mógłbym to wziąć? Ej, bez kitu! No i tak wyszedłem na plus, ale... Serio? Mięsko do mnie nie leci? Ale słabo. Oj, dobra, skrzynka, która mi się strasznie już tutaj podoba. Dobra, szybciutkiem ją otwieramy i sobie stąd lecimy. O, myślałem, że dostaniemy jakiś nowy schemat. Brakuje mi jedynie tego amuletu. Nie pamiętam, jak się nazywał ten set, który teraz akurat będę zakładał. O Jezu, jak tu szybko lecisz. Ale mówię, brakuje mi tylko jednego amuleciku. A z chęcią bym go kupił. No oczywiście reszta pieniędzy na ulepszanie udźwigu, a nie setu, ja cały czas zapominam. Puzzle Challenge. Nie rozumiem kompletnie, jak miałbym tam się dostać. Widzę, gdzie będzie skrzynka, ale... Za Chiny nie rozumiem. A, dobra, no to tu nie jestem w stanie się dostać tą klasą. Nie wiem, dlaczego to się pojawia, jeżeli nie jestem w stanie się dostać tą klasą. Tak przynajmniej wy mi pisaliście, że rzeczywiście to jest zależne od klasy. I gdy gramy klasą, która ma latanie, jak na przykład Astromancer, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie zrobić ten Fairy Challenge. Okej, rozumiem, fajny pomysł na challenge tylko dla klas, tylko... serio? Nie odbiłem się od tego? Tylko dlaczego to się trafia rzeczywiście klasą, które tego przejść nie są w stanie? To jest dosyć dziwne. Dobra, lecimy dalej. O nie, no i rzeczywiście, ja lubię to piętro, powiem wam, póki idę po tych zamkniętych pomieszczeniach, ale tutaj to już naprawdę się robi mega, mega nieciekawie. Gdy są te chmury, jest dużo tego latania. Nie lubię, w ogóle jakoś tak nie przepadam. Dobra, gdzie to jest przejście wyżej, bo... Chyba tu od prawej strony jedynie.
Najgorsze jest to, że ten challenge jest tak zrobiony, że nawet jakbym miał skeleton key, czyli item, który mi pozwala otworzyć skrzynkę, nawet gdy została zmeltowana, to nie mógłbym jej otworzyć, bo nie jestem w stanie się do tej skrzynki w ogóle fizycznie dostać tą klasą. Ale mówię, może jest inny sposób, tylko nie wszyscy widzowie o tym sposobie na przykład wiedzą. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. A wręcz zakładałbym, że tak by było. Dobra, kolejny goldzik. Ojej, ciu, nie szarżuj tak daleko. Oj, przepraszam, przepraszam cię, Valkyrio. No moja wina, moja wina. Źle się tutaj poruszam. Ojej, ciu, jak to mało bije. No to jest taki skill typowo chyba tylko do... tak naprawdę odbijania pocisków. A kompletnie nie jest do ataku. Ojej, ciu, jak ja miałbym ciebie uderzyć, przepraszam bardzo, tą postacią. Dobra, idziemy sobie stąd, ja go olewam. Skrzynka jest tutaj. Ojej, ciu, dobra, nie mam jak go olać. Muszę przejść niestety tędy. Lecimy dalej. Cześć kolego. No z ciebie też całkiem sporo golda leci. No nie, no. Coś tak czułem, że tu już padnę. No ale trudno się mówi. Ja dostaję w ogóle za Valkyrię zwiększony udźwig, więc idealną klasę sobie wybrałem na wbijanie tego levela. Uda się wbić 13 tysięcy? No i 20 dodatkowego udźwigu, bardzo fajnie akurat. Super się trafiło, że tą Valkyrią tyle mi się udało wbić. No tu nic ciekawego nie widzę, ja bym zmienił te klasy. Ujejciu. No nie no, bez przesady. One hit to jest troszkę już przesada. Chyba, że na tych poprzednich piętrach, ale nie tą klasą. Ta klasa jest dosyć, wydaje mi się, niebezpieczna. Paranoid, naprawdę ja nie widziałem jeszcze paru perków, ale łucznik jest bardzo fajną klasą. Ja go sobie z chęcią wezmę, zobaczymy co to daje. No i tutaj oczywiście udźwig sobie zwiększamy. Raz, dwa, czy ja już jestem w stanie udźwignąć cały set ten nowy, który chciałbym sobie założyć. To jest set amonitowy. Sprawdźmy to. Amonitowy miecz, amonitowy hełm. Amonitowy chest. Amonit cape. Wszystko jest, okej. Okay. No to teraz jedynie co to musimy znaleźć i wykupić potem amonitowy ten naszyjnik. I nie powinno być żadnego problemu. On nie wiem ile będzie cięższy. Jezus, on jest 20 aż cięższy. To nie wiem o co chodzi, ale najwyżej wtedy sobie wykupię ten upgrade. Na razie chyba nie potrzebuję. Ja chciałbym zobaczyć jakie są runki i te runki rzeczywiście jakby była możliwość wykupić. Większa szansa na kryta. Całkiem spoko runka. Sprawdźmy inne. Runa mocy zwiększa obrażenia krytyczne broni. No to jest akurat słabe. Zwiększa obrażenia krytyczne magii. Runa syfonu, więcej many odnawiamy. To jest nawet też ok. Długość trwania efektów. Quenching rune. O, to jest spoko. Mana płotki regenerują maksymalne HP i armor. Tego armora kompletnie nie rozumiem. Ale maksymalne HP, no jak dla mnie, bardzo spoko. Weźmy to sobie. 2,5% zawsze sobie będziemy mogli odnawiać. Więcej tutaj rudy. Czemu ja to dopiero teraz widzę? Ja muszę to założyć. Dodatkowe dasze w powietrzu będę miał. To jest mega przydatne. Aczkolwiek 50 dźwigu run to jest też dużo. Zanim ja to wykupię, to nie wiem ile czasu minie. Dobra, tutaj sobie możemy ulepszyć. Armora, proszę bardzo. 35% to jest limit. Ja mam gigantyczną ilość armora. Teraz mam 73 armora, Chryste, panie. No maksymalnie 35% będę mógł bronić obrażeń, więc to jest też bez sensu. Musiałbym sobie armor kapa zwiększyć, tylko nie wiem, którędy to się robi. Gdzieś był upgrade na to, jeżeli się nie mylę. Ale w tym momencie, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie tego zauważyć. Dobra, lecimy sobie jeszcze tym łucznikiem. Całkiem fajny. Jaki ten trade w ogóle jest? A, skrzynki wyrzucają niespodziankę wybuchową. Szczerze, to chyba nie jest jakiś duży problem. I tak tę skrzynkę biorę i tak wiem, czego tam się spodziewać, więc powinno być spoko. Przejdźmy się znowu po tym piętrze bibliotecznym, a dopiero później na Sun Towera. Mówię, może mi się uda dostać jakiś kolejny item. Wypróbuję sobie nowy set amonitowy. Zobaczymy, czy jest w ogóle... jakoś przydatny. A ja bym w ogóle mówię, rzeczywiście może poszedł na ten poziom piątka, to by było nawet ciekawe. No to nie jest przeciwnik, więc tutaj luźno. Nie lubię tylko właśnie jednej rzeczy, gdy gram
łucznikiem, czyli rozwalania przeszkód. Rzeczywiście z tym sobie inne klasy radzą zdecydowanie lepiej. Łuczniki najgorzej, ale no nie porównujmy go do jakiegoś berserkera, czy nawet tam oczywiście najlepszej klasy w grze, czyli szefuncia naszego kochanego. To też nie jest skrzynka. To jest mimik, kochany. Dobra, zdążę tu się schować. Dzięki Bogu, tu nie otrzymuję obrażeń, bo byłby przypał. Tutaj również. No i tak, nawet z tym setem amonitowym nie mam tutaj wszystkich przeciwników na strzała. Tych prostych, no to oczywiście, że mam na strzała. Ciebie to mam, okej, na dwa razy, już się bałem, że więcej. Ciebie mam, ty jesteś najgrubszym przeciwnikiem tutaj. Na trzy strzały, więc no te różnice rzeczywiście czuć. Nie wiem jak z tym armorem, ale nie będę na siłę teraz sprawdzał. Jak otrzymam obrażenia, to, o dobra, 48, no nie no, to jest różnica. Jak ja od nich dostawałem po jakieś 70, czasem nawet 100 od niektórych, to teraz dostać, ile tam, 30 dostałem, naprawdę spora różnica. Kolejny goldzik i lecimy dalej. Strasznie rzadko w ogóle gram klasami magicznymi. Tak teraz na to zwróciłem uwagę, bo ojejciu, to było nie do uniknięcia. Ojejciu, to też było nie do uniknięcia. Zapomniałem w ogóle o tych skrzynkach. Zwróciłem tak teraz uwagę na to, że mam bardzo mało ulepszony udźwig tych run. Udźwig armora, no przed chwilą sobie zwiększyliśmy za pomocą Valkyrii. Wiele pewnie też klas, z którymi gram często, też ten udźwig broni, czy tam w ogóle ekwipunku, zwiększają. Bardzo mam mało zwiększony udźwig maksymalny run. Muszę częściej grać po prostu magami, no bo zgaduję, że oni oczywiście. No to też było nie do uniknięcia. Ej, no to trochę syfiasty jest ten rzeczywiście perk. Dobra, lecimy sobie w prawo i do góry oczywiście, w pierwszej kolejności. Do góry, no bo tak naprawdę jak już odkryję przejście na walkę z bossem, to przynajmniej będę miał teleport, którego będę mógł użyć, żeby pójść na kolejne piętro. Chociaż na razie mi idzie tak dobrze, że jestem na pięknej drodze do wywalenia się. Zanim dotrę na kolejne piętro. No nie wygląda to, powiem wam, najlepiej. Łucznika bardzo lubię i chyba najbardziej na bossów mimo wszystko. On jest spoko na piętra, ale nie wiem, na bossach jakoś mi nim bardzo dobrze idzie. Teraz mam w ogóle strasznie ulepszone statystyki, mogę, że na tego bossa bym poszedł. Jesteśmy nietykalni na statyczne spajki. Spajki nam nie biją nic. Czy spajki są na tym bossie? Nie sądzę, więc tam chyba luźno. Przeciwnicy zabici za pomocą kryta rekrutują nam maksymalne HP. To jest postać, którą w miarę łatwo jesteśmy w stanie wymusić kryta. No i w tym momencie się zrobiła zdecydowanie ciekawsza. Ja od razu już na Sun Tower. I tak mam tyle resolve'a, że więcej itemów nie jestem w stanie wziąć, jeżeli chciałbym rzeczywiście zgarnąć w ogóle kolejne itemy. Traciłbym niestety przy tym moje maksymalne zdrowie. Tego robić nie chcę. Lecimy sobie dalej. Ojejciu. O Jezu, dobra, ten pokój jest okropny. Ta postać jest mega słaba na, no właśnie, dużą ilość przeciwników. To jest jakaś masakra po prostu nim bić przeciwników w takiej ilości. Ja tu potrzebuję tak mieć chwilę dla siebie, rzucić kryta i dopiero wtedy się czymkolwiek martwić. Aj, miałem nadzieję na krycika. Super, kryt. Kryt, super. Nawet nie sprawdziłem, ile to mi odnawia HP. Muszę sprawdzić, bo jestem mega ciekawy, czy czasami się opłaca otrzymać na przykład obrażenia od przeszkody. To było nie do uniknięcia, widzowie. Ale zabić przeciwnika za pomocą kryta, czy to nigdy nie będzie opłacalne? Dobra, tutaj niespodzianka problemu nie zrobiła, zapomniałem w ogóle o niej. Krycik, nadal nie spojrzałem, ile mi to odnowiło. Za szybko to leci po prostu. Czasami mnie denerwuje, jak jest za dużo rzeczywiście na ekranie numerków i tak dalej, ale no akurat w tym przypadku wolałbym to widzieć. Ojejciu, no nie bij mnie, proszę cię.
No nie bij mnie, proszę cię. Ale mi idzie jak gówno totalne. 28 HP. Jezus, to mega dużo. Nie, no dobra, powiem wam, że 28 HP regenerowane za pomocą kryta to jest naprawdę kosmiczna ilość. No, to jest strasznie dużo zdrowia. No i super. Dobra, lecimy dalej. Ty jesteś dosyć niebezpieczny. O nie, 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 nie. Ty jesteś dosyć niebezpieczny. Ale mam cię prawie nakryta. Najgorzej, jak ma się przeciwnika na dosłownie pół strzała jeszcze za mało. No nie, czemu ty nie robisz spin kicka? Krycik. Chyba za bardzo się na tych krytach skupiam. Zamiast po prostu tych przeciwników bić normalnie. I otrzymuję tylko jeszcze więcej tych obrażeń, masakra. Ale naprawdę, tutaj muszę mieć chwilę dla siebie. Tutaj żaden przeciwnik nie daje mi po prostu wytchnienia. I to też są kryty, o! A to akurat dobra wiadomość. Dobra. Super krycik, 28 HP. Nie jesteś żadnego HP. Oj, immun na spajki. To by mi się tutaj przydał. No cóż. O ile ty bijesz, o mój Boże. Nie za dużo, kolego. Serio? Dwa kryty? Ja go nawet nie zabiłem. Nie no, to piętro w porównaniu do innych to jest w ogóle dysproporcja kosmiczna, powiem wam. Dobra, jestem bezpieczny. 4600 zaledwie zarobiłem, no strasznie słabo idzie. Ale naprawdę, to Sun Tower w porównaniu do jakiegokolwiek innego piętra, no to jest w ogóle inny świat. Jak dla mnie gigantyczna różnica. Dobra, krycik. Ajajaj, no. W złej kolejności. Najpierw puszczam kryta, a potem zwykły pocisk powinienem robić zdecydowanie odwrotnie. Super, kolejny kryt. Boże, ja cały czas puszczam te kryty. Naprawdę sporo przeciwników daje radę zabić, a mam tak strasznie mało HP. Ty padasz na strzała, o Jezu, ale to ma mało zdrowia strasznie. Dobra. Dobra. Super, 28 HP po raz kolejny. I kolejna skrzyneczka z prezentem, który już dla mnie żadną nowością nie jest. Wracamy się, bo tutaj niestety przejścia dalej nie ma. Jednej rzeczy nie lubię też na tym piętrze. Tu są bardzo duże pokoje. Te pokoje są fajne, duże, jak na przykład walczymy z bossem, ale... Ojejciu. No to już spadłem. Te pokoje są fajne, takie duże, jak walczymy z bossem na przykład, bo to fajnie tak wygląda, monstrualnie można by rzec. Ale w zwykłych pokojach mi to strasznie utrudnia najzwyczajniej w świecie nawigację, no jak postać jest taka tycia, no to trudniej jest ją zobaczyć, trudniej jest nią sterować. Pokój jest duży, pociski są przeciwników bardzo małe. Zdecydowanie łatwiej są nam w stanie oni zadawać obrażenia. Takie jest przynajmniej moje zdanie, dobra. I luz. Lecimy dalej. Nie no, ja się co chwila leczę, a i tak tutaj mam zaledwie 208 HP, to jest jakaś masakra przecież. Dobra, skok. Skok. Jeszcze raz skok. I skrzyneczka. Czy to było to w ogóle jakkolwiek opłacalne? No, powiem wam, że... Ja bym powiedział, że nie. Nie, to jest żart chyba. Ja nie wyjdę stąd. Nie ma najmniejszej możliwości, że ja stąd wyjdę. Ja już tu przegrałem w tym momencie grę. Straciłem podwójny skok. Nie mogę tutaj użyć podwójnego skoku. No, przegrałem. Ja już przegrałem. Muszę w ten sposób, tak. Dobra, powolutku. Mogę tu zdaszować? Nie mogę. Nie mogę ani zdaszować, ani zrobić drugiego skoku. To jest nie do zrobienia, widzowie. No Jezu, dobra. Wystarczył sam podwójny skok, nieważne. Ja to wszystko wykalkulowałem.
Wiedziałem, co tu będzie. Mogę cię stąd trafić? Mogę. I to bez żadnego kłopotu. Czy ty też dostaniesz obrażenia krytyczne na sam koniec? Tak jest! O Jezu, jakie to jest dobre! Nie wiem, dlaczego dopiero teraz o tym pomyślałem, ale przecież jak gramy zawsze szefem, on tam też podpala i te obrażenia na końcu zawsze są krytyczne. Ojejciu, ojejciu. Co to bije przez ścianę? No i te obrażenia krytyczne rzeczywiście. Teraz nam się bardzo, bardzo przydadzą. O Jezu, spadam stąd. Ty padniesz odkryta? Tak jest, 28 HP, super. Mini champion. To bym się zajął w pierwszej kolejności. Platforma. No i easy. Padniesz? Dzięki. Bardzo mało czempionów tu się trafia, powiem wam. Też na tych pierwszych piętrach mi się wydawało, że tych czempionów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na tym Santawerze mega rzadko się ci czempioni trafiają. Dobra, tak cię chyba wolę zabić, bezpieczniej. Lecimy dalej. Krycik, super wleciał. No, powiem wam, że nawet bym się postarał na bossa pójść na tym piętrze. Nie to, żebym go jakkolwiek miał teraz możliwość zabić. Szczególnie, że gram łucznikiem, który okej, na innych bossów bardzo fajnie mi działał, ale na tego bossa akurat mi się wydaje, że będzie tragiczny. Z uwagi na okropnie małą ilość miejsca podczas walki z bossem. Ale kto nie ryzykuje? Ja znam bardzo złe określenie tego przysłowia i nie jestem w stanie go nigdy powiedzieć, bo jestem family friendly. Rozwalił mnie w ogóle komentarz jednego z widzów na moim drugim kanale, na którym tam jest to Wizardry i inne takie śmieszne, krótkie filmiki. Jak ty, Ryfek, możesz tak przeklinać na innym kanale, a na zwykłym nic? Musisz naprawdę albo lubić młodszych widzów, albo kasiorę. Uwierzcie mi, żeby zarabiać na YouTubie dzisiaj w ogóle nie trzeba być family friendly. Wystarczy pierwsze 30 sekund nie przeklinać i reklamy są jak normalnie. Dobra, lecimy na tego bosika. Ja mogę tu... nie mogę tu stanąć, okej. Nie fajnie. Tu jest to w miarę bezpieczny. Krycik, krycik, krycik. Powiem wam, że ten Y... Ojejciu, nie wiem dlaczego myślałem, że mam tego Y-ka już odnowionego. Czemu nie skoczyłeś? Przepraszam bardzo. Nie, to jest nie do zrobienia, widzowie. Y tej postaci jest świetny. Naprawdę, ale tu się za dużo dzieje. Tu się za dużo dzieje, to jest tak trudny boss. Nie mam pojęcia, kiedy go pokonam. Najgorsze jest to, że mi przecież go pokonujecie na jakichś 200 któryś tam levelach. Ja nie wiem, tyle już ile upgrade'ów zrobiłem. Jest 15 odcinków serii, a ja mam 100 dopiero level. Drugie tyle będę musiał grać? Masakra. Dzwon dzwoni dla tych, którzy przechodzą. Ojejciu, nie zdążyłem przejść drugiego. No nic. Nie chcę brać nikogo, kto jest... kto widzi na czarno-biało. Mnie to mega denerwuje, jak nagrywam i jak oglądam. I dobra, resztę upgrade'u sobie przeczytam w kolejnym już odcinku. Sraweczka, że dzisiaj byłem tak troszkę ciszej, taki delikatnie przymulony, ale mówię, nagrywam mega w nocy, nie chcę się tak drzeć, żeby narzeczonej nie obudzić. Idę się jeszcze uczyć przed korepetycjami, bo mnie zabije moja korepetytorka, że nic nie umiem. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, no i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!